Policja częstochowska w tym roku odnotowała aż 20 prób wyłudzeń pieniędzy. W 8 przypadkach górą byli oszuści. Zarobili 230 tysięcy złotych. Skąd się bierze taka łatwowierność, szczególnie u osób starszych? Nigdy tego nie będę nazywał naiwnością, bo to jest po prostu taka wyuczona chęć pomocy tych starszych ludzi. Kiedy mają jakąś prośbę o pomoc, oni zawsze potrafią rzucić wszystko, czy zdobyć te pieniądze nawet i spod ziemi, tak z przysłowiowej, po to, aby te pieniądze tej najbliższej osobie gdzieś przekazać. I myślę, że niestety właśnie ta chęć pomocy rodzinie, chęć pomocy przyjaciołom czy takim innym osobom często gubi te osoby, że te pieniądze przekazują, myśląc oczywiście, że to są policjanci, po to były dalej gdzieś przekazane. W miniony czwartek mieszkanka Tysiąclecia dała się podejść oszustowi i straciła 600 zł. Jak jesteśmy nabierani? Dzwoni najpierw osoba, mówi, że ma przesyłkę z poczty i że zaraz ktoś z tej przesyłką dotrze do danego seniora. Za chwilę po odłożeniu telefonu dzwoni następny telefon, jest osoba informowana, że dzwoni w tej chwili policjant, że osoba, która dzwoniła z poczty, jest oszustem i oni robią akcję po to, by tego oszusta złapać. Proszą, aby przyszykować wszelkie pieniądze, oszczędności i zaraz do nich przyjdzie policjant, by te oszczędności odebrać po to, by przy złapaniu tej osoby można było później udowodnić mu różne rzeczy. Policja cały czas apeluje, uważajmy i nie traćmy czujności. Policja w dalszym ciągu jeszcze raz będzie apelowała cały czas o taką wyczulenie osób starszych, szczególnie na kradzieże związaną metodą na wnuczka i na policjanta tak zwaną, po to, aby pamiętać, że policja nigdy nie prosi o przekazanie żadnej kwoty pieniędzy. Jeżeli ktoś nie jest pewny, że do mieszkania przychodzi policjant, zawsze może zadzwonić na numer alarmowy, poprosić o przyjazd patrolu umundurowanego, co na pewno będzie już ta osoba miała wiarygodność co do służb, które podejmują takie działania.